Ja mam taką trochę wojowniczą naturę. To się wiąże z tym wszystkim, co w tej chwili w naszym kraju się dzieje. To daje mi zawsze aspekt do tego, żeby działać na rzecz swojego własnego miasta, swojego własnego kraju. Słabe miasto, słaby kraj nie jest w stanie sobie z niczym poradzić. Będziemy tylko konsumentami, a nie będziemy tymi, którzy wytwarzają tutaj miejsca pracy. Dlatego to mnie tak nakierunkowało, że ja zawsze będę dążył do tego, żeby Sieradz jako miasto i Polska jako kraj była krajem silnym i niezależnym, żeby dbała o swoje interesy, a nie o interesy obcych. O interesy obcych będziemy dbali wtedy, kiedy my zadbamy pierwszy o swoje. To jest najważniejsze. Tu powinniśmy kłaść nacisk na to wszystko.